Dzisiaj jestem w okolicach miejscowości Gawry Chruda w południowo-zachodniej części jeziora Wigry. Mieszkaliśmy w czerwonym folwarku, ale tak mi się spodobało w tej części Wigier, że postanowiliśmy się po kilku dniach przenieść, abym miał bliżej na wschody i zachody słońca tutaj. Teraz jest tuż przed zachodem, no i idziemy fotografować. Doszedłem na miejsce, gdzie mam dzisiaj sfotografować zachód. Nie jest to jezioro Wigry, tylko takie maleńkie jezioro w pobliżu. Z tej okolicy nie miałem widoku w stronę słońca podczas zachodu z Wigier, natomiast z tego jeziorka mam. No i coś próbuję zrobić. Założyłem szerokokątny obiektyw, co mi się rzadko zdarza, i fotografuję. Tak wygląda jezioro. Staram się teraz, aby kompozycja miała jakiś sens. Są ładne chmurki. No i staram się, żeby trzciny na pierwszym planie miały jakiś sens. W sumie dobrze, że one są. Zazwyczaj narzekam na trzciny, że zasłaniają mi jezioro, ale tutaj stoję na pomoście. Na pomoście jestem trochę wyżej. Trzciny robią za pierwszy plan, a dalej jest wyspa i jej odbicie. Odbicie jest kiepskie, no bo woda nie jest całkiem spokojna. Jest leciutki wietrzyk. Słońce przed chwilą schowało się za las. Nie mam już światła na pierwszym planie, ale jeszcze nie kończę fotografowania. Czasami lepsze światło jest po zachodzie niż przed zachodem. Ja nie widzę słońca, bo jest ono schowane za lasem, ale chmury, które są wyżej, one ciągle są jeszcze oświetlane przez słońce i bywa, że mają lepszy kolor po zachodzie niż przed zachodem. Także nie idziemy zaraz po zachodzie z powrotem, tylko należy troszeczkę poczekać. Czasami po zachodzie podczas niebieskiej godziny jest lepsze światło. Minęło chyba jakieś 15 minut od zachodu. Chcę Wam pokazać, jak to teraz wygląda. Jest całkiem inaczej. Kolory są oczywiście inne. Mamy ewidentnie niebieską godzinę, czyli niebieski, różowo-pomarańczowy taki kolor. Oprócz tego przesunęły się te chmury, prawda? Wcześniej one były nad tą wysepką. No i co się jeszcze zmieniło? Mam odbicie. Często tak jest, nie wiem dlaczego, ale ja mam takie doświadczenia, że przy zachodzie słońca woda się uspokaja. I przy wschodzie słońca też tak bywa. Tak prezentuje się kadr z niebieskiej godziny. Zrobiłem podobne zdjęcie jakieś 20 minut wcześniej, przed zachodem słońca. Różnią się one bardzo kolorystycznie, układem chmur, falą na wodzie. Zazwyczaj idąc na miejsce nie wiem, które zdjęcie będzie najlepsze, dlatego czekam aż do niebieskiej godziny. W tym konkretnym przypadku najbardziej podoba mi się kadr z trochę inną kompozycją zrobiony tuż po zachodzie. Może to, co teraz pokazywałem, jest dla Ciebie oczywiste, ale serio widziałem fotografów, którzy fotografowali zachód słońca w tej samej miejscówce co ja i gdy tylko słońce zniknęło za horyzontem, to się pakowali i szli do samochodu z powrotem. Nie czekali na niebieską godzinę. Tak nie robimy. Jest mniej więcej 40 minut po wschodzie słońca. Jestem w tej okolicy co wczoraj. Samego momentu wschodu nie nagrałem, ponieważ tam, gdzie się ustawiłem, byli wędkarze, no i tak dziwnie było mi przy nich nagrywać. Teraz słońce jest już dosyć ostre. Idę na to miejsce, gdzie wczoraj fotografowałem. Może tam, gdzieś w cieniu, jest jeszcze troszeczkę mgiełki. Widzę już, że nad jeziorem, do którego idę, nie mam mgiełki. Ale spodobało mi się to drzewo za mną. Jest fajne światełko, bo za nim jest trochę oświetlonego lasu,
ale też jest trochę lasu w cieniu, no i to tworzy taki kontrast kolorystyczny ciepłych i zimnych barw. Przez te kolory zdjęcie ma coś z jesieni, chociaż zostało zrobione w maju. Zdecydowałem się uciąć szczyt drzewa, aby nie pokazywać jasnego nieba nad lasem. Wolałbym tego nie robić, ale inaczej się nie dało. W takiej sytuacji, gdy jesteśmy na płaskim terenie, można po prostu oddalić się od takiego drzewa i przyzumować. Wtedy, jeśli drzewo jest wyższe od lasu za nim, to nie będzie widać nieba. Nie mogłem tego zrobić w tym przypadku, bo teren za mną się obniżał. Nad jeziorem z poprzedniego zachodu słońce było już za ostre i nie zrobiłem żadnego zdjęcia. Mam jednak do pokazania dwa kadry ze wschodu nad Wigrami. Jak już mówiłem, mało wtedy filmowałem, bo czułem się nieswojo vlogując przy wędkarzach. Popatrzcie na to, moi drodzy, to jest kolejne genialne miejsce. Mega są te brzuski oświetlone słońcem. Teraz słońce jest trochę za ostre, ale mogę wrócić tu i tu na wschód. Jest bardzo duża różnica jasności między drzewami oświetlonymi a tymi w tle. Także muszę wybrać, co prawidłowo naświetlić. No i ja w takiej sytuacji jak tutaj skręcam ekspozycję, czyli robię ciemniej. Tak, żeby nie przepalić tych najjaśniejszych partii kadru, którymi są brzozy. No a później, jeżeli będę chciał, to w postprodukcji trochę podniosę cienie. Ale może po prostu zostawię to takie czarne, jak teraz jest. Zostawiłem to takie kontrastowe. Moim zdaniem wydobycie szczegółów z cieni nic nie wnosi do tego zdjęcia. Wczoraj te brzozy za mną były podświetlone ostrym światłem i je fotografowałem. Teraz czekam, co się wydarzy. Mam nadzieję, że będą trochę mniej silnym światłem podświetlone i że będzie trochę mgły i że będzie jakaś magia. Problem tu jest z chodzeniem. Znaczy, mam gumowce, także teoretycznie mogę wejść wszędzie do brzegu dojść. Ale staram się nie niszczyć tego brzegu, bo to jest małe torfowisko w Parku Narodowym, idzie tutaj ścieżka, prawda? Także jakby tak każdy chodził, to by się to torfowisko od razu zniszczyło. Tutaj doszedłem w to miejsce, gdzie stoję, po ścieżce, która już istniała, także no, staram się nie niszczyć tego brzegu. Dlatego, jak normalnie mówię wam, że staram się wejść w każdą dziurę i dużo chodzić, no to tutaj się ograniczam. Stałem w tym miejscu bardzo długo. Lekka mgiełka unosiła się nad wodą, ale światło nie docierało do niej, bo jeziorko było małe i otoczone wysokimi drzewami. Dopiero gdy słońce wzeszło wysoko, ostre światło zaczęło docierać do małych drzew przy brzegu. Podobają mi się bardziej te mocno kontrastowe zdjęcia zrobione dzień wcześniej niż zdjęcia bez słońca. Może gdyby mgła była dużo gęstsza, miałbym inne zdanie. To miejsce musi wspaniale wyglądać jesienią, gdy te brzuski na brzegu mają żółte liście. Mógłbym się tam kiedyś wybrać, chociaż to kawał drogi z Lublina. Tymczasem to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.